Najciekawsze pomniki w Warszawie, bo my jesteśmy zainteresowani pomyślnością narodu. Państwo zobaczą, tutaj praktycznie też są napisy. To nie jest to, że to jest poszargana ściana, poszargana i poszarpana. Tak, Państwo zobaczą, jakie tu są napisy. Działdowska 6, to jest ten dom kultury, proszę Państwa, gdzie też nie mają wykorzystanej powierzchni metrażu, bo tam jakiś ten dom kultury zdziwaczą. Taka baba kierowniczka się tak jakoś tak dziwnie coś tam chciała wybić, a taki ktoś, kto się chce wybić, to on się nie interesuje pomyślnością domu kultury. Takie miałam wrażenie, nic nie chcę mówić, nic nie chcę, proszę Państwa. Wyszyńskiego. O Boże, jaki cień. Boże, jakie wyciszenie. Boże, jaki spokój. Podczas gdy, no po pierwsze, żołnierze na wojnę szli, a po drugie, ci, którzy byli, pozostali, też nie mieli pokoju. Nie mieli spokoju. 1944 rok, proszę Państwa, czyli ten napis, który tutaj mamy, pamięci 50 tysięcy. Pamięci 50 tysięcy. Mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. 50 tysięcy. Czy Państwo to sobie wyobrażacie, w jaki szał wpadli Niemcy, jak bardzo byli wściekli? Tutaj już patrzymy się na Leszno, tam, gdzie dzisiaj nie pojedziemy, do Chińczyka, Oshawn Wola Park, który przegrał.